Poznań-Warszawa wspólna sprawa. Wielkopolanie w Powstaniu Warszawskim. Rozmowa nieautoryzowana z Adamem Borysem. Pseudonim pług. Cichociemnym twórcą i dowódcą batalionu Parasol walczącego na woli. Jest pan jednym z bohaterów akcji Poznań Warszawa Wspólna Sprawa Wielkopolanie w powstaniu warszawskim. To dla mnie zaszczyt, zwłaszcza, że w samym powstaniu zbyt długo nie powalczyłem, bo już 6 sierpnia zostałem ciężko ranny, wyłączony z walk, a powstanie oglądałem z perspektywy szpitali. Powstańcem był pan krótko, ale Wielkopolaninem od urodzenia. To prawda. Urodziłem się 10 grudnia 1909 roku w Wielkopolskiej wsi Niechanowo w powiecie gnieźnieńskim. W rodzinnej miejscowości ukończyłem szkołę powszechną, potem uczyłem się w Gnieźnieńskim Gimnazjum Państwowym imienia Bolesława Chrobrego. Tam rozpocząłem swoją przygodę z harcerstwem, z którym szczególnie związałem się podczas mojej działalności w okupowanej Warszawie. Studiował pan na Uniwersytecie Poznańskim. Na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego, bo taki wtedy istniał, a moją specjalizacją było przetwórstwo rolno-spożywcze, które ukończyłem z wyróżnieniem. Otworzyło mi to wielkie perspektywy, bo w 1935 roku otrzymałem stypendium Fundacji Kościuszkowskiej i przez rok poznawałem najnowocześniejsze zasady produkcji mięsa podczas studiów specjalistycznych w USA. Po powrocie ze Stanów. Od września 1936 roku starałem się je przenieść na nasz grunt. Pracowałem jako inspektor w Polskim Związku Eksporterów Bekonu i Artykułów Zwierzęcych w Warszawie, a potem w Gdyni. Mobilizacja zastała pana 30 sierpnia 1939 roku w Toruniu. Otrzymałem przydział do 17. Pułku Artylerii Lekkiej w Gnieźnie. Uznano mnie jednak za specjalistę wysokiej klasy, potrzebnego bardziej gospodarce narodowej niż armii, i dlatego przewidziany byłem dopiero do drugiego rzutu. Stawić się miałem w ośrodku zapasowym artylerii w Kielcach. Dotarło tam jednak ledwie stu żołnierzy i oficerów. Wystarczyło na sformowanie jednej baterii, której zostałem dowódcą. Jaki zatem był jej szlak bojowy we wrześniu 1939 roku? Krótki. Mój rodzimy, gnieźnieński 17 pułk artylerii lekkiej został rozbity, zanim zdołał wprowadzić do walki drugi rzut. Nasza bateria przemieszczała się więc samodzielnie pomiędzy Kielcami i Sandomierzem, gdzie zorganizowaliśmy przyczółek mostowy. Te działania załamały się jednak w rejonie Tomaszowa Lubelskiego. Stamtąd nasza bateria skierowana została do wzmocnienia obrony Lwowa. Dotarliście? Prawie. Brakowało nam zaledwie 70 kilometrów, kiedy dowiedzieliśmy się, że 17 września sowiecka armia przekroczyła granicę Rzeczypospolitej. Nie było sensu iść prosto w łapy wroga. Zdecydowałem o marszu na południe, na Stryj i 20 września przekroczyliśmy granicę polsko-węgierską. Przeszliśmy przez nią szyku bojowym, w pełni uzbrojeni i przekonani, że wkrótce powrócimy by walczyć o wolność Polski. Niestety, zostaliśmy rozbrojeni i internowani w obozie Gir nad Dunajem. Ale długo pan tam chyba nie przebywał. Od początku włączyłem się w pracę zespołu zajmującego się przerzucaniem oficerów i żołnierzy z obozów na terenie Rumunii i Węgier do Francji. Gdy większość pracy została wykonana, pod koniec grudnia 1939 roku opuściłem obóz i przez Jugosławię dotarłem do Marsylii. A w połowie stycznia zameldowałem się w największym polskim obozie wojskowym Ketkidę w Brytanii. Na froncie francuskim też nie powalczył pan z Niemcami. W maju 1940 roku otrzymałem przydział do 3 pułku artylerii lekkiej, formującej się właśnie 3 dywizji piechoty. Faktycznie nie dane nam było powalczyć we Francji. Niemiecki atak był zaskoczeniem nie byliśmy jeszcze w pełnej gotowości. Włączyliśmy się tylko w działania osłonowe wojsk francuskich, które szybko skapitulowały. Ruszyliśmy wówczas ku portowi Saint-Nazaire, gdzie mieliśmy być ewakuowani do Wielkiej Brytanii. Luftwaffe zaczęła jednak falowe naloty na port i musieliśmy się ukryć w rybackiej osadzie La Turbal. Stała się ona punktem zbornym naszych żołnierzy. Tam zapakowaliśmy się na małe kutry rybackie, którymi dopłynęliśmy do brytyjskich okrętów wojennych stojących na pełnym morzu. Co robił pan w Wielkiej Brytanii? Otrzymałem przydział do dywizjonu artylerii pierwszej Brygady Strzelców, dowodzonej przez generała Paszkiewicza, gdzie zostałem oficerem zwiadowczym. Po krótkim przeszkoleniu, zostaliśmy skierowani na staż do jednostek brytyjskich. Aby przygotować się do współdziałania z nimi w obronie wyspy przed inwazją niemiecką. Kolejne kursy przechodziłem do połowy 1941 roku. Wtedy dotarła do mnie wiadomość o organizowanych przerzutach oficerów Wojska Polskiego do kraju w celu wsparcia Związku Walki Zbrojnej w walce z okupantem. I wtedy postanowił pan zostać cichociemnym? Wraz z kilkoma kolegami zdecydowaliśmy się wstąpić do tej służby. Najpierw skierowano nas na kurs spadochronowy. Mówię o tym kursie z przekąsem, bo bardziej przypominał on zabawę w Małpigaj, niż prawdziwe szkolenie wojskowe. Kazali nam wspinać się na drzewa i skakać z coraz wyższych gałęzi. Potem skakaliśmy z rozstawionych specjalnie dla nas wysokich rusztowań budowlanych. Wreszcie, po dwóch tygodniach takich ćwiczeń. Ci, którzy się nie połamali, mogli oddać pierwsze skoki z samolotu. W sumie to były cztery skoki. Dwa w dzień i dwa w nocy. ciemni zostali powołani rozkazem naczelnego wodza, a szkoleni byli w ścisłej współpracy z brytyjskim kierownictwem operacji specjalnej. Szkoleni byli do prowadzenia działań indywidualnych w zakresie sabotażu, dywersji, wywiadu i łączności, a także jako oficerowie przygotowani do pełnienia obowiązków sztabowych oraz dowódczych. Spadochroniarze Armii Krajowej nazywani byli ptaszkami lub zrzutkami. Oprócz doskonałego wyszkolenia charakteryzować się musieli szlachetnymi cechami charakteru oraz silną motywacją do prowadzenia walki z wrogiem. Ich hasło brzmiało – wywalcz Polsce wolność lub zginij. Samo określenie cichociemni powstało prawdopodobnie już w 1941 roku. Wiązało się ze sposobem w jaki opuszczali macierzyste jednostki po tym jak zgłosili się do zrzutu do kraju i kierowani byli na tajne szkolenia. Ich działalność w okupowanym kraju sprawiła jednak, że nazwa tłumaczona była w zupełnie inny sposób. Jej charakter oddał jeden ze skotków zrzuconych na ziemię polskie, który tłumaczył, że nie było określenia, które lepiej by ich definiowało. Mówił Nazywamy się cicho ciemnymi. Nazwa niejednemu wyda się może dziwaczna, ale spróbujcie znaleźć lepszą na określenie takiego charakternika, który potrafi zjawić się niespostrzeżony tam, gdzie się go najmniej spodziewają i pożądają, cicho a sprawnie narobić nieprzyjacielowi bigosu i wsiąknąć niedostrzegalnie w ciemność w noc, skąd przyszedł. A potem był już skok do kraju? Nie całkiem. Był jeszcze kurs walki dywersyjno-konspiracyjnej, który trwał cztery tygodnie i polegał na poznawaniu żelaznych zasad konspiracji. Najważniejszym było nabycie umiejętności wtapiania się w otoczenie. Uczyliśmy się maskowania nie tylko za pomocą stroju, ale także odpowiednio do niego dobranego zachowania, gestów oraz sposobu poruszania się, adekwatnego do postaci, w którą się wcielamy. To były takie kursy, jakie przechodzą adepci w szkole aktorskiej. Były jeszcze jakieś kursy? Tak. Bardzo ważne było poznanie życia codziennego okupowanego kraju. Czytaliśmy niemieckie gadzinówki oraz prasę podziemną, żeby wiedzieć z jakimi problemami żyją ludzie w generalnym gubernatorstwie. W wielkie znaczenie miały dla nas raporty nadsyłane z kraju, a najcenniejsze były opowieści kurierów, którzy zapoznawali nas z codziennością, której nie można było poznać z raportów. Musieliśmy wiedzieć, jakie są ceny, jak funkcjonują zakłady czy sklepy, jakie rygory wprowadziły władze okupacyjne, żebyśmy potrafili naturalnie zachowywać się w okupowanym kraju. Przygotowywaliśmy się także do prowadzenia działalności. Poznawaliśmy nastroje społeczne, struktury władz okupacyjnych, możliwości prowadzenia akcji dywersyjnych oraz walki w warunkach konspiracyjnych. Analizowaliśmy przyczyny dotychczasowych porażek organizacji podziemnych oraz działania, jakie przesądziły o sukcesach. I to był już koniec szkolenia? Prawie. Ostatnim etapem szkolenia był tzw. Tak kurs odprawowy, który polegał na tym, że cichociemny musiał doskonale wejść w nową skórę. Poznać swoją legendę tak dokładnie, by recytował ją bez zająknięcia, nawet wyrwany w środku nocy. Ja zostałem wówczas Adamem Burdą i nie tylko znałem doskonale swoje koligacje rodzinne, wydarzenia z życia, kolegów ze szkoły, ale także treść metryki, świadectwa pracy, Auswajsu. Pracowaliśmy nawet z psychologami, którzy pomagali nam wejść w nową osobowość. W czasie wojny wszelkie informacje o cicho ciemnych były ściśle tajne. Skoczkowie mieli nakaz zachowania absolutnej tajemnicy, o czym traktowała instrukcja dla żołnierzy przerzucanych drogą lotniczą do kraju. Gdzie podkreślano: wszystkie bez wyjątku czynności związane z lotem do kraju są ścisłą tajemnicą wojskową. Bezwzględne przestrzeganie tej tajemnicy jest podstawowym warunkiem powodzenia samych lotów oraz całości akcji lotniczej w kraju, jak również jedynym sposobem zabezpieczenia przed represjami rodziny Skoczka. Cichociemni mieli dlatego absolutny zakaz kontaktu z rodziną po przylocie do Polski. Dobycia Cichociemnymi zgłosiło się ochotniczo 2413 kandydatów. Intensywne szkolenie przeszło zaledwie 579 spośród nich i oni złożyli przysięgę Cichociemnych oraz przysięgę na rotę armii krajowej. Z tej grupy do kraju zrzucono 316 skoczków, zwanych cichociemnymi, spośród których najmłodszy liczył 17 lat, a najstarszy 54 lata. Była wśród nich tylko jedna kobieta, kapitan Elżbieta Zawadzka. W czasie wojny zginęło 102 cichociemnych, 9 podczas lotu lub skoku, 8 zażyło truciznę po aresztowaniu przez Niemców. W Powstaniu Warszawskim wziął udział 95 cichociemnych, spośród których 18 zginęło, a co najmniej 20 było rannych. Orderem Virtuti Militari, najwyższym polskim oznaczeniem wojennym, uhonorowano 221 cichociemnych. Krzyżem balecznych. odznaczeni zostali natomiast 595 razy. Cichociemni nie mieli patrona, sztandaru, odznaki ani barw. Sami stali się zaś patronami polskich sił specjalnych, a ich tradycję kontynuuje jednostka wojskowa GROM imieniem cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej. Adam Burda to nie było pańskie jedyne konspiracyjne nazwisko? To prawda. Byłem potem Adamem Gałeckim, ale pseudonimów miałem znacznie więcej. Posługiwałem się przecież takimi jak Bryl, Buda, Kar, Dyrektor, Pal. Najbardziej bliski był mi Pług, może dlatego, że kojarzył mi się zawsze z wielkopolską wsią. Kiedy wreszcie pojawił się pan w okupowanym kraju? To było w nocy z 1 na 2 października 1942 roku. Pojawiłem się w ramach operacji lotniczej Hammer, a zrzucony zostałem w placówce Bur, w pobliżu Garwolina. W związku ze zrzutem awansowano mnie na stopień kapitana. I od razu zabrał się pan do działalności konspiracyjnej? Nie całkiem. Pierwsze tygodnie przeznaczone były na aklimatyzację... I nie chodziło wcale o warunki pogodowe panujące w Polsce, ale o poznanie praktycznych zasad funkcjonowania w okupowanym kraju, bo jednak teoria teorią, a praktyka jest najważniejsza. Kiedy już potrafiłem zachowywać się tak naturalnie, jakbym od trzech lat żył w generalnym gubernatorstwie, rozpocząłem swoją działalność konspiracyjną. Wówczas posługiwałem się pseudonimami Bryl i Kar. Trudne było to zaadoptowanie się do okupacyjnych warunków. Nie sprawiło mi wielkich problemów, ale to pewnie wyniknęło z moich cech osobowościowych, wzmocnionych jeszcze kilkuletnim pobytem w Wielkiej Brytanii i szkoleniem. Patrzyłem z podziwem na Brytyjczyków, których nic nie potrafiło wyprowadzić z równowagi. Nawet największy dramat kwitowali drobnym gestem zareagowanie w mocniejszy sposób uważali za coś wysoce niestosownego, plebejskiego. Bardzo mi odpowiadał taki styl. Widziałem zresztą jego ogromne zalety, bo reagując spokojnie, zawsze zyskiwałem czas na przemyślenie sytuacji i znalezienie właściwej odpowiedzi na wyzwanie. Myślę sobie, że w swoich zachowaniach byłem nieco podobny do dystyngowanych szpiegów jego królewskiej mości. Kiedy już się oswoiłem z życiem pod okupacją, mogłem przystąpić do działania. Kierownictwo dywersji to był najlepszy adres dla pana. To prawda. Skierowano mnie do pracy w głównym oddziale dyspozycyjnym kierownictwa dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, który działał pod kryptonimem Motor 30. Jego dowódcą był major Jan Kiwerski, pseudonim Rudzki, a ja zaś zostałem jego zastępcą. I natychmiast przystąpił pan do działania. Faktycznie. W dniu 1 czerwca 1943 zostałem mianowany na to stanowisko. A już w nocy z 5 na 6 czerwca byłem obserwatorem akcji Czarnocin, organizowanej przez warszawskich harcerzy z grup szturmowych, którymi dowodził Tadeusz Zawadzki, Zośka. Chłopcy podłożyli ładunki pod most kolejowy w Wolburce, którym Niemcy przesyłali transporty ludzi i sprzętu na front wschodni. Byłem pod wielkim wrażeniem odwagi, profesjonalizmu i niezłomnej postawy harcerzy. Wiedziałem, że to właśnie druchowie z szarych szeregów staną się bazą mojego oddziału specjalnego przeznaczonego do walki z Gestapo oraz szczególnie szkodliwymi funkcjonariuszami niemieckiego terroru. Wkrótce z harcerzy należących do grup szturmowych stworzyłem AGAT. AGAT, czyli antygestapo. Agat to kryptonim oddziału dywersji bojowej kierownictwa dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej. Nazwa powstała jako skrót dwóch słów oznaczających istotę działalności tego oddziału Anty-Gestapo. Historia Agatu wiąże się z postacią kapitana Adama Borysa, który późną wiosną 1943 roku otrzymał rozkaz zorganizowania skutecznego oddziału dywersyjnego. Postanowił zbudować go w oparciu o Harcerzy, zastępując działającą dotąd Osę organizację specjalnych akcji bojowych. Podstawowe zadanie agatu sprowadzały się do wykonywania wyroków śmierci wydawanych przez polskie państwo podziemne na największych zbrodniarzach hitlerowskich działających w Warszawie. Agat wyrastał z grup szturmowych szeregów, ale zorganizowany był już nie na sposób harcerski, gdzie poszczególne cztery chówce Plutony związane były terytorialnie z czterema dzielnicami. Agat to była ściśle zakonspirowana kompania wojskowa, która miała liczyć 175 żołnierzy i dzielić się na trzy plutony. Historia Agatu zakończyła się na początku stycznia 1944 roku, kiedy aresztowany został Tadeusz Kostrzebski, pseudonim Niemira, który jako kierowca uczestniczył w większości akcji Agatu. Obawiając się dekonspiracji, zmieniono kryptonimy wszystkich znanych mu ludzi i oddziałów. Oddział dowodzony przez kapitana Adama Borysa funkcjonował odtąd pod kryptonimem Pegas, co było skrótem od słów przeciw Gestapo. Organizował pan specjalne szkolenia dla swoich młodych podkomendnych? Żartuje pan? To było absolutnie wykluczone. Byliśmy jednostką głęboko zakonspirowaną. Moi podkomendni nie wiedzieli nawet, że jestem ich dowódcą. Bezpieczeństwo tych chłopaków i dziewcząt było najważniejsze. Przecież ich przeciwnikiem było gestapo, posiadające speców od rozpracowywania tajnych organizacji. Gdybyśmy zaczęli się spotykać czy szkolić, to najmniejsza wpadka pociągnęłaby za sobą falę aresztowań i całkowicie rozbiła organizację. W jaki sposób zatem kontaktował się pan ze swoimi podwładnymi? Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Agacie zakładały że kontakty konspiracyjne utrzymywali będziemy jedynie przez wyznaczone w tym celu łączniczki. Spotykaliśmy się tylko w bezpiecznych lokalach konspiracyjnych. Za moją łączność z dowódcami trzech plutonów odpowiadały trzy łączniczki. Podobnie było szczebel niżej, gdzie dowódcy plutonów wyznaczali łączniczki do swoich kontaktów z dowódcami poszczególnych drużyn. W Agacie funkcjonował system piątkowy, polegający na tym, że żołnierz naszej konspiracyjnej kompanii mógł znać jedynie czterech swoich współtowarzyszy z sekcji, a i to znając tylko ich pseudonimy. Każdy z pana ludzi miał kilka pseudonimów? Co najmniej dwa. To było takie dodatkowe zabezpieczenie przed inwigilacją przez Gestapo. Jednego pseudonimu używało się przy komunikacji w górę, drugiego przy komunikacji w dół. Ja, na przykład, dla swoich zwierzchników z Kedywu byłem palem, natomiast dla moich podwładnych z oddziału pługiem albo dyrektorem. Ścisłe przestrzeganie zasad konspiracji uchroniło nas przed penetracją przez gestapo i większymi wsypami. Agat formalnie powstał na początku sierpnia 1943 roku, a pierwszą akcję przeprowadził już na początku września 1943 roku. Akcja przebiegła perfekcyjnie. Trwała zaledwie 90 sekund. Nie ponieśliśmy żadnych strat własnych. Ale żeby tak się stało, sześć tygodni zajęło nam jej dokładne przygotowanie. Wielką robotę wykonał zwłaszcza zespół wywiadowczo-rozpoznawczy z jego szefem Rajskim oraz wywiadowcami Ewą, Żakiem i Żarem. Ustalili oni, że będący naszym celem Franz Birkl mieszka przy ulicy Polnej 22 z wejściem od strony Oleandrów a także poznali rozkład jego dnia i wyznaczyli najdogodniejszą porę na zamach między 9 a 9:15, kiedy był on w drodze z domu do pracy w Gestapo przy ulicy Szucha. Kim był Franz Byrd? Był potworem. Pełnił funkcję zastępcy komendanta więzienia na Pawiaku. Słynął ze swego bestialstwa. To był sadystyczny oprawca, który dręczył więźniów wymyślnymi torturami. Nie wahał się nawet przed ich mordowaniem podczas przesłuchań. Rabował uwięzionych oraz ich rodziny. Na ochotnika zgłosił się do likwidacji warszawskiego getta, żeby dać upust swoim zbrodniczym skłonnościom. Jak przebiegała ta półtora minutowa akcja? Chwilę po dziewiątej pięciu naszych zamachowców zajęło swoje pozycje. Dwóch przechadzało się wzdłuż oleandrów, dwóch stało przy kiosku, kolejny na przystanku tramwajowym. Okoliczności nam nie sprzyjały, bo nagle pojawił się motocyklowy patrol niemiecki, a potem jeszcze grupa pieszych żołnierzy, a wreszcie kilkudziesięciu żandarmów jadących tramwajem. Pomimo tego Jeremi podjął decyzję o uruchomieniu akcji. Samego Birkla, idącego obok kobiety z wózkiem, dostrzegł żar który przekazał go Jeremiemu. Sam zaś wycofał się z miejsca akcji. Jeremi i Lot podeszli do esesmana u zbiegu marszałkowskiej z Litewską i oddali do niego kilkadziesiąt strzałów. W ich kierunku zaraz posypały się strzały od znajdujących się w pobliżu niemieckich żołnierzy z pieszego i motorowego patrolu, a także żandarmów z tramwaju. Ruszyli ku chłopakom i wydawało im się, że bezkarnie podziurawią naszych, kiedy nagle zostali pohamowani przez kędziora i Dietricha z naszego ubezpieczenia, których ostrzał zmusił Niemców do natychmiastowego wycofania się. Chłopcy tymczasem wsiedli do samochodu, który powiózł ich ulicami Piłsudskiego, Polną, Noakowskiego i Emilii Plater, aż do wspólnej, gdzie wyskoczyli najpierw jeden, a 200 metrów dalej drugi. Cała czwórka pojawiła się potem w mieszkaniu kontaktowym przy ulicy Mokotowskiej gdzie odebrałem od nich meldunek o przebiegu akcji oraz teczkę z dokumentami Birkla. Jaki był bilans akcji? Podczas strzelaniny zginął Franz Birkl oraz czterech czy pięciu Niemców. My natomiast nie ponieśliśmy żadnych strat. Zastrzelenie w biały dzień, na ulicy pełnej uzbrojonych wojskowych, wysokiej rangi oficera SS, zastrzelenie przy okazji kilku Niemców, ranienie kolejnych, i bezkarne oddalenie się z miejsca akcji musiało wywrzeć wstrząsające wrażenie na niemieckich żołnierzach stacjonujących w Warszawie. Każdy żołnierz niemiecki musiał zdać sobie sprawę, że jego może spotkać taki sam los może na ulicy spotkać swego kata, który zastrzeli go z zimną krwią i spokojnie odjedzie ze strefy zagrożenia. Od tego dnia Niemcy nie czuli się już w Warszawie całkowicie bezkarni. Przestali być wyłącznymi panami życia i śmierci. Przekonali się, że oni także są śmiertelni. Muszę zapytać o samochody, bo pełniły one ważną rolę we wszystkich waszych akcjach. Skąd je braliście? Zupełnie zmieniłem sposób myślenia o samochodach potrzebnych do naszych akcji. Jeszcze w marcu 1943 roku, kiedy grupy szturmowe przygotowywały się do odbicia Rudego pod arsenałem, ogromną część budżetu tej akcji pochłonęło kupienie starej dekawki, którą Janek Bytnar miał być ewakuowany. Uznałem, że Agatu nie stać na takie wydatki i nie będziemy kupowali aut, a je rekwirowali. Stworzyłem specjalną komórkę Moto, która zajmowała się. Pozyskiwaniem samochodów z miasta, ich remontami, dostosowywaniem do naszych potrzeb, wyrabianiem im lewych papierów. Dysponowała ona tajnymi garażami, przekazywała auta do zaufanych zakładów mechanicznych, a także organizowała szkolenia żołnierzy-kierowców w ramach tajnych kursów prawa jazdy. Auta braliśmy od tych, którzy je posiadali czyli od niemieckich firm, organizacji oraz osób pełniących ważne funkcje. Organizowanie samochodów było dla wielu harcerzy pierwszym krokiem, taką konspiracyjną małą maturą, po której przychodziły kolejne akcje. Komórka MOTO działała do pierwszych dni powstania warszawskiego, a jej ostatnią akcją była ewakuacja z dobycznymi samochodami naszych rannych przyjaciół z zagrożonych szpitali wolskich na Starówkę. Agat wykonał osiem akcji likwidacyjnych. Czy któraś szczególnie zapisała się w pańskiej pamięci? Chyba akcja Milke. Jej obiektem miał być SS-Rotenführer Alfred Milke. volksdeutsch pracujący w Policji Bezpieczeństwa, gdzie zajmował się tropieniem podziemia niepodległościowego. Trzej chłopcy zaczaili się na niego w mieszkaniu dozorców kamienicy. Nagle usłyszeli strzały. Okazało się, że do samochodu zabezpieczenia stojącego od kilkunastu minut przy Alei Szucha podszedł oficer Gestapo, żądając wyjaśnienia kwestii długiego postoju. Kiedy pasażerowie rzucili się do ucieczki, kierowca Niemira strzelił mu prosto w głowę, po czym ostrzeliwany podjechał pod kamienicę Milkego i wywiózł chłopaków ze strefy zagrożenia. Jeden z zamachowców, sak, zginął od strzałów. Chłopcy byli zrozpaczeni, że nie wytrzymali ciśnienia, zabili przypadkowego gestapowca i położyli całą akcję. Ich frustracja zmniejszyła się nieco, kiedy dowiedzieli się, że zastrzelonym oficerem był kapitan Lechner, szef Milkiego, kierujący walką z tajnymi organizacjami niepodległościowymi. Niemcy uznali, że to on był faktycznym celem zamachu, a najbardziej przeraził ich fakt, że potrafiliśmy tak zinwigilować ich struktury, że wiedzieliśmy, kto odpowiada za walkę z nami. Akcje likwidacyjne Agatu. Agat przeprowadził osiem akcji likwidacyjnych skierowanych przeciwko ważnym funkcjonariuszom niemieckim oraz osobom stanowiącym szczególne zagrożenie dla mieszkańców Warszawy. Akcja Birk polegała na likwidacji Franza Birkla, zastępcy komendanta więzienia na Pawiaku. Akcja Kretschmann polegała na likwidacji Augusta Kretschmana, komendanta obozu koncentracyjnego przy Gęsiej. Akcja Weffels polegała na likwidacji... Ernsta Wefelsa, kierownika zmiany kobiecego oddziału na Pawiaku. Akcja Milke polegała na likwidacji Alfreda Milkego, komendanta Policji Bezpieczeństwa dystryktu warszawskiego. Akcja Frichwirt polegała na likwidacji Engelberta Frichwirta, szczególnie bezwzględnego nadzorcę więzienia na Pawiaku. Akcja Hergl polegała na likwidacji Antona Hergla, zarządzającego drukarniami w dystrykcie warszawskim. Akcja Braun. Polegała na likwidacji członka NSDAP Emila Brauna, współpracującego z Gestapo, szefa urzędu mieszkaniowego, który planował masowe wysiedlenia warszawiaków. I wreszcie akcja Myrcha polegała na likwidacji Volksdeutscha Władysława Myrchy, współpracującego z Gestapo przy likwidacji polskich drukarni. Konstrukcja tych akcji była bardzo podobna i polegały one na likwidowaniu szczególnie niebezpiecznych dla polskiego podziemia oficerów niemieckich, Volksdeutsche oraz kolaborantów. Wszystkie akcje były doskonale przygotowane przez Wydział Wywiadowczy Rajskiego i jego współpracowniczek. Ustalono personalia zbrodniarza, jego wygląd, dokładnie śledzono plan dnia, tak by znaleźć elementy powtarzalne, a wreszcie zastawiano pułapkę i wykonywano wyrok w imieniu Polskiego Państwa Podziemnego. Niemcy w Warszawie nie mogli już czuć się bezpieczni. Wiedzieli, że ich działania są śledzone i mogą ponieść surowe konsekwencje, a od wydanego wyroku nie będzie instancji odwoławczej. Terror niemiecki nieco zelżał. A Warszawiacy zaczęli oddychać nieco swobodniej, wiedząc, że nie są pozostawieni sami sobie, i całkiem bezbronni. Wasze akcje musiały robić wrażenie, skoro do generalnego gubernatorstwa wydelegowano SS Briget i general Majora policji Franza Kuczera, żeby zrobił porządek z polskimi bandytami. To prawda. Franca Kuczera skierowano do Warszawy, żeby zniszczył w Polakach ducha oporu. Swoją funkcję objął 25 września 1943 roku i natychmiast zaczął stosować wobec Warszawiaków terror w niespotykanej dotąd skali. Każdego tygodnia życie traciło około 300 mieszkańców miasta najczęściej przypadkowi cywile, zatrzymywani podczas ulicznych łapanek i natychmiast rozstrzeliwani w trakcie publicznych egzekucji. Byli to głównie mężczyźni, ale nie brakowało starców, kobiet, a nawet dzieci. Wśród Warszawiaków narastał strach. Nikt nie był pewien jutra, nikt nie mógł czuć się bezpieczny. Wystarczyło pójść po wodę, do studni czy po chleb do piekarni, by znaleźć się w środku łapanki i zginąć pod murem. Brutalne represje miały sprawić, że mieszkańcy stolicy odwrócą się od podziemia, od armii krajowej, która nie potrafi ochronić ich życia. Kierownictwo dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej nie mogło tolerować takiej sytuacji. Baza społeczna była podstawą funkcjonowania podziemnego państwa. Zgadza się. Kedyw wydał mi polecenie szybkiego zlikwidowania kata Warszawy. Zadanie było bardzo trudne, bo nawet nie wiedzieliśmy, kto pełni te funkcje. Kuczera nie występował bowiem na żadnych dokumentach, a afisze o wprowadzaniu nowych praw czy rozstrzelaniu kolejnej grupy Polaków, podpisywał tylko swoją funkcją. Naszym niezawodnym zwiadowcom udało się wkrótce ustalić jego personalia i adres zamieszkania. Przy okazji dowiedzieliśmy się, co motywuje go do morderczej pracy. Kuczera był młodym oficerem, który już stał bardzo wysoko w hierarchii hitlerowskiej władzy, ale jego ambicje sięgały najwyższych funkcji chciał wejść do elitarnego grona najbliższych współpracowników Adolfa Hitlera. Temu właśnie służyła prezentowana bezwzględność w tępieniu tych, których uważał za wrogów III Rzeszy. Kuczera za kilka miesięcy miał poślubić córkę Himmlera, szefa hitlerowskiej policji i tajnych służb. Rzucenie Warszawy na kolana miało być prezentem ślubnym dla narzeczonej, a zarazem przepustką Kuczery do nazistowskiej elity. Przebieg samego zamachu jest powszechnie znany. Wiadomo też, że spowodował on bardzo poważne represje wobec Warszawiaków. Czy śmierć hitlerowskiego psychopaty była warta tego cierpienia? Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Likwidacja Franca Kuczery zatrzymała rozpędzającą się spiralę przemocy wobec Warszawiaków. Po jego śmierci pojawiła się, co prawda, seria represji. Na warszawiaków i mieszkańców najbliższej okolicy nałożono gigantyczną kontrybucję w wysokości 100 milionów złotych. Nastąpiły liczne aresztowania, rewizje, blokady całych ulic i dzielnic. Godzinę policyjną przesunięto na dziewiętnastą. Zamknięto polskie teatry, kabarety, kina, a także restauracje i kawiarnie. Nie spotkałem jednak w Warszawie nikogo, kto by nie podzielał naszej decyzji. Niemieckie władze okupacyjne doskonale zrozumiały przekaz. Śmierć Kuczery oznaczała, że nikt spośród nich nie mógł być bezpieczny. Minęło kilka tygodni i represje zaczęły słabnąć. Trzy tygodnie później w Warszawie odbyła się ostatnia publiczna egzekucja ludzi z ulicznej łapanki. Na początku 1944 roku Agad zmienił się w Pegaza. Skąd ta zmiana? Kryptonim się zmienił, ale pochodzenie nazwy pozostało takie samo. Zamiast Agatu, czyli antygestapo, był Pegas, czyli przeciwgestapo. Zmiana wynikała zaś z tego, że w dniu 4 stycznia 1944 roku aresztowany został Tadeusz Kostrzewski, pseudonim Niemira, który jako kierowca brał udział w większości akcji Agatu. Obawialiśmy się, że Niemcy podczas przesłuchań mogą wycisnąć z niego jakieś informacje. Nowy kryptonim naszego zespołu miał mylić tropy prowadzące do uczestników tych akcji. Na szczęście to aresztowanie nie miało żadnych dalej idących konsekwencji i pod nowym szyldem przystąpiliśmy do kolejnych akcji, które toczyły się ze zmiennym szczęściem. Oprócz akcji Kuczera, Pegas przeprowadził cztery. Inne akcje. Akcja Płochocin polegała na wyklejeniu i ostrzelaniu pociągu z żołnierzami wracającymi z frontu wschodniego. Akcja Rodewald polegała na likwidacji Wilhelma Rodewalda, komendanta Policji Ochronnej, która zakończyła się niepowodzeniem i ciężkimi stratami. Akcja Stam polegała na zlikwidowaniu Waltera Stama, szefa Wydziału Urzędu Dowódcy Policji i Służby Bezpieczeństwa Dystryktu Warszawskiego. Akcja Jan Boży polegała na uwolnieniu ze szpitala Jana Bożego żołnierza y, kompanii Pegas, Benedykta Sylwestrowicza, pseudonim AS. Organizowaliście zamachy na SS-manów, gestapowców i najgorszych wrogów podziemia niepodległościowego. A czy jakoś szykowaliście się do powstania? Tak. Wiosną 1944 roku zacząłem organizować szkolenia dla członków Pegasa. Który w międzyczasie rozrósł się do batalionu. Prowadzone one były w tajnej podchorążówce Agricola, której szefem był kapitan Trzaska Konopacki. Szkolenie to było bardzo potrzebne, bo większość moich ludzi była bardzo młoda. Nie walczyli w wojnie obronnej 1939 roku i nie przeszli żadnego przeszkolenia wojskowego. Zorganizował pan podobno też szkolenie spadochronowe dla swoich podkomendnych. To prawda. Odbyło się ono wiosną 1944 roku w naszej bazie leśnej. W tamtym czasie zakładane było zorganizowanie powstania powszechnego, do którego włączyć się miały nawet polskie siły zbrojne na zachodzie, a zwłaszcza pierwsza samodzielna brygada spadochronowa generała Sosabowskiego. Ja chciałem, żeby nasz elitarny oddział stał się kadrowym zespołem przyszłych polskich oddziałów spadochronowych Armii Krajowej. Wówczas zapadła decyzja o kolejnej zmianie nazwy oddziału? Było to gdzieś pod koniec maja 1944 roku, a pomysłodawcą nazwy był Jeremi, mój zastępca. Nazwa. A zwłaszcza jej symbol miała wskazywać na elitarną jednostkę spadochronową, jaką zamierzaliśmy utworzyć. Prowadziliśmy trzy szkolenia teoretyczne, opracowaliśmy skrypty, przygotowaliśmy mnóstwo pomocy ćwiczebnych, organizowaliśmy już też leśną bazę spadochronową w okolicach Siedlec. Takie marzenia mieliśmy w przededniu wybuchu powstania. Parasol. Parasol to był właśnie nowy kryptonim oddziału, którym dowodził kapitan Adam Borys. Nazwa ta funkcjonować zaczęła właściwie z dniem 1 sierpnia 1944 roku. Batalion Parasol wraz z batalionem Zośka wszedł w skład zgrupowania Radosław, tworzonego przez oddziały wchodzące w skład Kedywu, których zadaniem była osłona Komendy Głównej Armii Krajowej znajdującej się wówczas na Woli. O godzinie W w miejscach mobilizacji stan, stawiło się 280 powstańców. Do 3 sierpnia stan batalionu powiększył się do 540 osób, a ostatecznie osiągnął potencjał 570 żołnierzy, wśród których było 369 działających w nim wcześniej w konspiracji. Do batalionu nie udało się dołączyć około 80 jego żołnierzom, którzy walczyli w szeregach innych oddziałów Armii Krajowej. Za walki w Powstaniu Warszawskim naczelny wódz odznaczył batalion Parasol krzyżem srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Tradycję batalionu kontynuuje zespół bojowy C jednostki wojskowej Komandosów z Lublińca, jego imię noszą dziesiątki szkół i drużyn harcerskich na terenie całej Polski. Gdzie pan był o godzinie W? Tam, gdzie dowództwo wyznaczyło nam stanowisko. Miejscem naszego stacjonowania był dom starców przy zbiegu ulicy Karolkowej i Żytniej, przy cmentarzu kalwińskim na Woli. Wchodziliśmy w skład zgrupowania Radosław, którego zadaniem była osłona komendy głównej AK, ulokowanej w fabryce mebli przy ulicy dzielnej 72. Mieliśmy swój odcinek do obrony, a dodatkowo pełnić mieliśmy funkcję odwodu, mogącego przesądzić o wyniku walk prowadzonych w tym rejonie miasta. Jak liczny był pański oddział, gdy rozpoczynało się powstanie? Ze względu na braki w uzbrojeniu, parasol podzielony został na dwa rzuty. Pierwszy obejmował dowództwo, niezbędne służby oraz trzy plutony szturmowe liczące w sumie 120 ludzi. Wszyscy rwali się jednak do walki i nikt nie chciał czekać bezczynnie. Na miejscu mobilizacji pojawiło się znacznie więcej młodych bojowców. W ciągu trzech dni nasza jednostka rozrosła się do 540 osób. Stworzyliśmy trzy pełne kompanie parasola. Jaki był teren waszych walk? Rozszerzył się wzdłuż linii cmentarzy Wolskich. Nasze oddziały rozlokowane były wzdłuż ulic Młynarskiej i Żytniej, na linii cmentarza żydowskiego, luterskiego i kalwińskiego, aż do okopowej. W dniu 3 sierpnia przesunęliśmy się nieco na południe w kierunku pałacyku Michlera przy ulicy Wolskiej 40. To ten pałacyk Michała z najpopularniejszej powstańczej piosenki. Tak. Piosenkę napisał kapral pod podchorąży Jó Józef Szczepański Ziutek na melodię popularnej piosenki Nie damy popradowej fali. Skomponował ją w pałacyku, ale jej prawe wykonanie odbyło się 5 sierpnia. Już po wyparciu naszego oddziału z tej placówki Bronią się chłopcy choć na mają To taka przyjemna, pozytywna piosenka, a przecież 5 sierpnia wasza sytuacja nie wyglądała wcale wesoło. Od 5 sierpnia faktycznie nasza sytuacja uległa zasadniczej zmianie. Dotąd walczyliśmy z pojedynczymi jednostkami niemieckimi i nikt nie kwapił się do silniejszych działań. Tego dnia do walk w tym rejonie włączyła się grupa generała Reinefarta, której celem było opanowanie arterii wolskiej, wyparcie nas z Żytniej, Karolkowej oraz z wolskich cmentarzy. Broniliśmy zaciekle powierzonych nam pozycji. Mimo przewagi wroga, nie brakowało wam odwagi i humoru. To prawda. Ci młodzi ludzie na barykadach doskonale wiedzieli, że w każdej chwili mogą zginąć, ale na ich twarzach malowało się szczęście. Takie szczęście, jakiego już chyba nigdy potem nie widziałem na niczyim obliczu. Na te kilka sierpniowych dni poczuli się naprawdę wolni. Nie było okupacji, nie było wojny, nie było rygorów, była tylko swoboda, wolność, szczęście. To było niezwykłe patrzeć na nich, podziwiać ten ich witalizm i radość każdego dnia, z każdej godziny, z każdej chwili. Wiedzieli, że śmierć kroczy tuż za nimi, więc każdą sekundę celebrowali. Chcieli przeżyć ją jak najpełniej, niczego nie uronić z tej chwili. Każda była przeżywana tak intensywnie, jakby miała być ostatnią. Coś panu szczególnie utkwiło w pamięci. Tak. W oczach mam obraz barykady budowanej przy Karolkowej. Młodzież z parasola rzuciła się do jej wznoszenia, ale z pobliskich kamienic wyszli ich mieszkańcy i odgonili ich. Kazali im odpoczywać. Wasze zadanie jest inne. Wy macie strzelać do Fryców i nie pudłować! My wam tę barykadę zbudujemy, mówili, a barykada rosła w oczach. Na koniec zaś jakiś młody żołnierz wytrzasnął skądś dwa, dwie parasolki i wbił je po dwóch bokach barykady, oświadczając, że każdy teraz wie, że tej barykady broni oddział parasola. Podczas walk o cmentarze Wolskie został pan ciężko ranny. Byłem z inspekcją w oddziale Wacka. Stałem razem z nim na balkonie domu starców przy ulicy Karolkowej i analizowałem pole bitwy toczonej przez nasze oddziały z Niemcami. Strzały padały wokół. Pociski wbijały się w mur ponad moją głową. Ja się tym jednak niezbyt przejmowałem. I odcinką wskazywałem Wackowi, jak powinniśmy poprzesuwać jednostki, żeby były skuteczniejsze. Pociski świstały obok nas, a ja stałem nieporuszony jakbym się nie bał, że któryś może mnie dosięgnąć. Najwyraźniej stałem zbyt długo, bo jakiś niemiecki snajper mnie namierzył. Postrzał był bardzo poważny? Poważny byłby, gdyby trafił kilkanaście centymetrów dalej. Wówczas rozwaliłby mi czaszkę. Ten postrzał nie był zbyt groźny. Miałem uszkodzony staw i zgruchotaną kość ramienną. To była bardzo bolesna kontuzja, która całkowicie wyeliminowała mnie z dalszej walki i pewnie uratowała życie. Trafił pan do powstańczego szpitala? Nawet do trzech. Najpierw chłopcy doprowadzili mnie do szpitala Jana Bożego na Starym Mieście. A kiedy ta dzielnica upadła, ewakuowany zostałem kanałami i przebywałem jeszcze w szpitalach powstańczych przy ulicy Foksal i Mokotowskiej na Starym Mieście. Do końca powstania nie byłem już w stanie walczyć ani dowodzić. Adam Borys powróciwszy do kraju, znów zaczął pracować w przemyśle mięsnym. Kontynuował swoje badania związane z przemysłową produkcją mięsa, pracował w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Bydgoszczy, a w 1950 roku przeniósł się do poznańskiej ekspozytury Centralnego Zarządu Przemysłu Mięsnego. Stamtąd został zwolniony w 1952 roku z przyczyn politycznych i przez dwa lata pozostawał bez etatu, utrzymując się z pracy w małym gospodarstwie rolnym, które prowadził razem z żoną. W 1954 roku został przywrócony do pracy, w 1958 został dyrektorem Instytutu Przemysłu Mięsnego, w 1965 obronił pracę doktorską na Wydziale Przemysłu Rolno-Spożywczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a w 1973 roku otrzymał stopień docenta w Instytucie Przemysłu Mięsnego. Pod koniec swojej aktywności zawodowej pracował jako kierownik zakładu badawczego, a potem kierownik pracowni w swoim instytucie. Zmarł 27 sierpnia 1986 roku w Witkowie i pochowany został na miejscowym cmentarzu. Jego imię nosi miejscowa szkoła podstawowa, której uczniowie są uczestnikami pierwszej edycji akcji Poznań-Warszawa wspólna sprawa Wielkopolanie w Powstaniu Warszawskim. A co się z panem stało, kiedy Powstanie upadło? Po kapitulacji powstania zostałem wywieziony przez Niemców i osadzony w Sztalagu IVB w Zaitheim, gdzie w kwietniu 1945 roku zostałem oswobodzony przez Armię Brytyjską. Nie chciałem pozostawać na emigracji, natychmiast zdecydowałem o powrocie do kraju. Zdawałem sobie sprawę z wielkiego ryzyka, z jakim wiązał się powrót do komunistycznej Polski, ale chciałem być wśród moich podkomendnych. Z czasów okupacji i powstania wśród moich przyjaciół. Był pan aresztowany? Tak, już pod koniec lipca 1945 roku, ale wkrótce przyszła amnestia i mnie wypuścili, więc nie ma o czym gadać. Dla mnie najważniejsze było to, że byłem wśród ludzi z parasola, którzy byli moją rodziną, najlepszą i najbliższą. Jako głowa tej wielkiej rodziny chciałem, byśmy pamiętali o tym, co nas połączyło, i przede wszystkim o tych, których już nie ma wśród nas. Dlatego bardzo namawiałem wszystkich swoich żołnierzy do spisywania wspomnień z czasów, gdy byli w Agacie, Pegazie i Parasolu. Pomimo straszliwych czasów, to były nasze najwspanialsze dni dni, do których często wracaliśmy we wspomnieniach. Byliśmy wtedy młodzi. Byliśmy wolni, a wokół nas roiło się od przyjaciół, prawdziwych przyjaciół, takich, na których mogliśmy zawsze liczyć, na których mogliśmy polegać, tak naprawdę, na śmierć i na życie. Nagranie zostało zrealizowane w ramach projektu Poznań Warszawa Wspólna sprawa Wielkopolanie w Postaniu Warszawskim realizowanego przez Fundację Kochania Poznania finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności, ze środków Funduszy Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Tekst rozmowy został napisany przez doktora Pawła Cieliczko na podstawie autentycznych wywiadów i źródeł historycznych. Udział wzięli. Adam Borys, Wiktor Szymański, historyk Paweł Cieliczko, prowadzący Jakub Woźniak, realizacja i udźwiękowienie Jakub Woźniak.